No i co? I witam was po raz kolejny w Resident Evil, w którego sobie teraz zagramy i... No i to wszystko. You have once again entered the world of survival horror. Tak jak zawsze. Good luck. No i co? Teraz głównym naszym zadaniem jest wybranie się tam, gdzie nas jeszcze nie było, a nie było nas jeszcze na dole. Tam w tym. No, w tej piwnicy tam. Znaczy, to nie jest piwnica, Jesus, fuck. To nie jest piwnica, tylko jakieś tam... podziemia? Yeah. Bo to tak wygląda trochę... Jakby nie było częścią tego tam budynku, tylko to jest takie jakieś bonusowe pomieszczenia. No bo nie, dobra, chwila. Nie mogę gadać, bo się nie mogę skupić. Bo muszę się skupiać, ale nie chcę też zdradzać do końca, co i dlaczego biorę, dlaczego szukam, co się dzieje, żebyście mieli tą niespodziankę, bo naprawdę ciężko dogodzić. Laciu, ale nie lub spoilerów. Dobra. Laciu, ale wiesz, ten odcinki jak giniesz, to tak, to wrzucaj. Ale Laciu, ale nie w takiej kolejności. Ale Laciu, za późno. Ale Laciu. Ale Laciu. Dobra. Przesuwamy to. Myślałem, że to już będzie gotowe, ale widać trzeba było zejść na dół, żeby te szafki zostały na swoim miejscu. Tymczasem... Co no, przesuwam. I schodzimy drabiną na dół. No przyznacie, że to nie wygląda jak coś, co tu powinno być. Jakoś tak wygląda... out of place. Z braku dobrego polskiego słowa. Nie wyzbędzę się bilingwizmu, no za cholerę. Skrzyneczki. Więc będzie zagadka. Zagadka polega na tym, że tu jest woda i nie można przejść, więc co się robi? No, skrzynki trzeba wrzucić. Prosta sprawa. Znaczy, dwie pierwsze skrzynki, owszem, proste. Przy drugiej jest problem, bo tam ją trzeba tak naprawdę trochę cofnąć i dopiero wtedy przepchnąć w jedną stronę, a później w drugą stronę. To chwilę potrwa, od razu ostrzegam. Bo jak to bywa z takimi zagadkami, jak jest coś do przesunięcia, to się okazuje, że bohatery danej gry nie jest w stanie jakkolwiek przysunąć do siebie, w swoją stronę, tylko jest w stanie popchnąć. A to nam nic nie daje i później jakbyśmy dojechali do rogu, to by się okazało, że LOL, NOPE, nie możesz tego zrobić. Trzeba wyjść z pomieszczenia po drabinie i wtedy magicznie wszystkie te skrzynki wrócą do normy, bo... Because video games. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby w grach wideo nie było takich rzeczy ułożonych tak... W sensie, że tam raz skrzynkę źle przesuniesz, fuck you, nie wiem, zaczynaj od początku. Znaczy, są takie gry, które są tak bardzo, no nie wiem, realistyczne albo tak bardzo, nazwijmy to złe, ale... Czasami jednak należy przymykać oko na to, że gry nie zawsze są do końca realistyczne i w ogóle pewne rzeczy są dziwne, że czasami mamy ekwipunek, w którym mieścimy zdecydowanie więcej niż normalny człowiek. O, właśnie. Ale z drugiej strony nie wiem, czy ja chcę to brać, bo... No nie wiem, jedną wezmę, ale drugiej nie, bo chcę mieć miejsce ten w swoich magicznych majtkach na ewentualnie inne rzeczy. No i tu, jak widzicie, coś się komuś wylało i to tak poważnie. Zresztą była o tym mowa w poprzednim tym dokumenciku, że się zepsuło tutaj na dole. I jak się komuś zepsuło, to się rozlało. I to się rozlało tak dosyć poważnie, bym powiedział. No dobra, najpierw sprawdzamy pierwsze drzwi, które napotkamy na drodze, bo czemu nie? Drzwi są fajne. Zobaczmy, co jest w środku.
stół. Zobaczmy, czy są jeszcze ciekawsze rzeczy oprócz stołu. Korzeń. It looks like a plant root. No, zdecydowanie wygląda jak plant root. There's a bag here, nothing useful inside. Więc oprócz bezużytecznej torebki i korzenia, no, nie ma to nic. Więc lecimy dalej, bo nic z tym nie zrobię. A przynajmniej póki co, nie wiem co zrobić. Lecimy dalej. Zobaczmy co tutaj w tym pomieszczeniu jest. Są jeszcze jakieś rzeczy. No to co, lecimy. Ale cóż to? Pff, it's a shark! To rekiny! Tak, próbowałem was wystraszyć, ale tak naprawdę te rekiny nie są zbyt wystraszające. Są wystraszające, jeśli nie ma się tego control room key. Bo jak się nie ma tego control room key, to lądujecie tutaj w tym akwarium z nimi i... rekiny bardzo szybko pływają w wodzie, a niestety... no, my już tak szybko nie biegamy w wodzie i jest trochę lipa. I generalnie... You're basically dead, jeśli tu wszedłeś bez tego. Nie mówię, oczywiście, że tak. To znaczy, mówiłem wam, że to nie jest gra, w której należy wszystkie wajchy od razu ciągnąć, jak tylko się gdzieś tam napatoczą, ale... whatever. Wzięliśmy, wypompowaliśmy wodę i jest fajnie. A tu się coś świeci. To jest buton. I wciśniemy butona. There was a sound from the room next door. Więc możemy prawdopodobnie pójść zobaczyć, co się stało w room next door. Poprzednio był zamknięty. A teraz jest otwarty. Jej! Buton otworzył drzwi. W tym momencie znajdujemy się w zbrojowni, ale większość jest... mokra i nie nadaje się do użytku, ale na szczęście jeden magazynek do pistoletu znalazłem i drugi magazynek do pistoletu znalazłem. To się przyda, to są zawsze kulki, które mogą wylądować w głowach, czaszkach i innych częściach ciała nieprzyjemnych rzeczy, które tutaj pełzają wszędzie albo pływają albo biegają czy coś. Mamy też klucz. Klucze się zawsze przydają w życiu i w grach. I amunicję do shotguna też nie pogardzę. Też wezmę. Bo amunicję do shotguna jest trochę bardziej przydatna niż ta do pistoletu, bo ma trochę większą jednak siłę rażenia. Zdaje się, że nic już stąd nie wezmę, bo wszystko jest mokre. A rzeczy, które są mokre, mają to do siebie, że raczej nie eksplodują. I to by nam przeszkadzało. A cóż to za dźwięki? To są rekiny, które już nam nic nie zrobią, ponieważ bez wody się duszą i już. Jest dobrze. Jest bomba. Ale tak jak mówiłem, wchodzenie tutaj bez tego control room czy tam coś tam room key to nie jest dobry pomysł. Dobra, mam miejsce w plecaku, to sobie mogę ziele wziąć i zanieść je po prostu z powrotem. I już. Także tutaj na dole sprawa w takim razie załatwiona i trzeba będzie polecieć na górę i zobaczyć, gdzie mi się ten klucz wobec tego przyda. Ale mam też jeszcze jeden pomysł. Bo... no dobra, no jednego spoilera wam chyba mogę sprzedać. Tak? Mam pewien plan. I zaraz wam go przedstawię. Otóż... ten chwast to jest dosyć ważny chwast, ten korzeń. To jest korzeń Plant 42. I my go powinniśmy osłabić. Tylko, że tak jak już zresztą widzieliście, ta gra nie jest do końca taka liniowa, jakby się wydawało, że jest. To ziele też sobie wezmę. O, i wiem, co zrobię. Zrobię sobie mieszankę od razu z tych trzech, bo czemu nie? I tak tam mam nadwyżkę tych zielonych, nie mam aż tylu tych czerwonych, bo czerwone ogólnie się marnują, jeśli nie mam z czym ich zmieszać. Czerwonych samych nie zeżrę. Muszę mieć zielony, żeby zmieszać z czerwonym. O czym to ja mówiłem? A, o planie.
Otóż plan jest taki, że ja doskonale wiem, że tam w tym pokoju z tymi odczynnikami chemicznymi to można stworzyć takie coś, czym można ten korzeń zepsuć. I nie jestem pewien, czy jest to konieczne, czy opcjonalne. Ale nawet jeśli jest opcjonalne, to wolałbym to zrobić. A jeśli jest konieczne, to i tak muszę to zrobić. Dlatego właśnie. Nie mogę... jak ostatnio tutaj byłem, to nie mogłem tutaj nic zrobić. To nie mogłem tutaj nic zrobić, bo nie wiem co. Może teraz jak Jill zobaczyła... tu jest flaszeczka. Nie chciałem... Jezus Maria. Nie chciałem tego czytać. Dobra, flaszka. Yes! Jill może jak zobaczyła ten korzeń, to teraz będzie umiała coś tam upichcić. Nie? Okej, okay, no. Na bank, na tych, z tych półek się coś... No, come on. No niemożliwe, no nic. Może... Nie wiem. Może Jill faktycznie tego nie robi. Nie wiem. Nie mam. Ja się nie znam na życiu. Zróbmy tak, że w takim razie... Chyba zasejwuję. Nie ma co. No skoro nie mogę nic tutaj zrobić... Z tym, no dobra, no to odłożę te flaszki, tak? Wolę mieć później miejsce i jakoś się tam nie przejmować. Lecimy i dolecieliśmy. Jesteśmy znów bezpieczni, znów kojąca muzyka, która otacza mnie. Dobra, odłóżmy najpierw niepotrzebne graty i weźmy graty potrzebne. To mi jest niepotrzebne, jak widać. Chciałem zrobić, naprawdę chciałem, ale się nie udało. Co ja poradzę? Shotguna też odłożę. Amunicja w takim razie też nie będzie mi potrzebna, ale zamiast shotguna wezmę sobie bazookę. I jakąś amunicję do tego. Ja wiem, że ja tak przekładam najpierw bazookę, później shotgun. No nie, czasami nie wiem, co ze sobą wziąć, co lepiej i tak dalej. Co jakiś czas używam bazookę, a co jakiś czas używam granatnika. Bo nie wiem. Bo tak. Żeby się jedno nie skończyło, a żebym równomiernie używał. No i tyle. No właśnie, tego szukałem. No jak... co no? Będę kończyć na dziś. Sejwujemy. I dopiero w następnym odcinku w takim razie przejdziemy przez drzwi, które otworzyłem kluczem. I tam okaże się, co jest w środku. Znaczy ja teoretycznie wiem, co jest w środku, ale wam nie powiem, co jest w środku. I don't know. Ale whatever. Do zobaczenia kolejnym razem.